Multimetr, inaczej miernik uniwersalny, jest to zespolone urządzenie pomiarowe posiadające możliwość pomiaru różnych wielkości fizycznych. Przed sobą widzimy trzy różne multimetry. Z lewej strony jeden z najprostszych i najtańszych na rynku, z prawej jest trochę wzbogacony o kilka dodatkowych funkcji i w środku multimetr najbardziej rozbudowany z największą ilością funkcji. Z lewej strony jest przycisk power włącz-wyłącz. Gdy mamy włączony, możemy sobie również podświetlić wyświetlacz, za pewien czas sam zgaśnie oraz zatrzymać jakiś dokonany pomiar. Teraz mamy ustawioną wskazówkę na pomiarze ciągłości obwodu. Możemy za pomocą tego multimetru również zmierzyć rezystancję, napięcie stałe, napięcie zmienne, prąd zmienny, prąd stały, temperaturę, pojemność oraz częstotliwość. Do pomiaru niezbędne nam będzie użycie sond będących na wyposażeniu multimetra. Sondę czarną zawsze umieszczamy w gnieździe z napisem COM, natomiast sondę czerwoną dodatnią w zależności od tego, co chcemy mierzyć. Pierwszy pomiar, jaki dokonam, będzie to pomiar ciągłości obwodu. Do tego wykorzystam drucik, przyłożę do niego do jednego końca i do drugiego sondę. Multimetr sygnalizuje mi, że obwód jest ciągły za pomocą dźwięku oraz diody. Następnym pomiarem, jakiego dokonam, jest to pomiar rezystancji. Biorę rezystor, przykładam dwie sondy. Wartość nie wyświetla mi się na wyświetlaczu z tego względu, że rezystancja jest poza zakresem. Muszę zmienić w tym przypadku zakres na większy, przykładam, i otrzymuję wynik 1 kilo ohm. To znaczy, że rezystor jest z rezystancją o wartości 1 kilo ohma. Następny pomiar, jakiego dokonam, jest to pomiar napięcia stałego. Ustawiam na zakres 20 V, gdyż wiem, że do pomiaru wykorzystam baterię 9 V. Czarną sondę przykładam do minusa, czerwoną do plusa i uzyskuję wynik 9,2 V. Następnie można mierzyć napięcie zmienne, lecz my w projekcie będziemy używać tylko baterii, więc nie będziemy omawiać tego zakresu. Tak samo jeśli chodzi o prąd zmienny, przejdziemy od razu do prądu stałego. W tym celu użyję wcześniej przygotowanego układu. Podepnę napięcie i teraz muszę zmienić wtyk czerwony na pozycję opisaną miliampery, ustawić odpowiedni zakres, aby dokonać pomiaru prądu stałego, musimy umieścić multimetr w układzie szeregowo. Odpinam za pomocą pincety kabelek, aby rozeszyć układ. Następnie przykładam dwie sondy i uzyskuję wynik 8,3 mA prądu stałego. Następnym pomiarem, którego dokonam, będzie to pomiar temperatury. Aby go dokonać, będę musiał znowu wymienić sondy. W tej chwili mamy w pokoju 21 stopni Celsjusza. Za pomocą ognia z zapalniczki zwiększymy temperaturę. W tym momencie mamy już ponad 60 stopni. Temperatura wzrosła nam do ponad 100 stopni Celsjusza. Ostatnim pomiarem, jakiego dokonam, jest to pomiar pojemności. Sondę dodatnią muszę umieścić w tym położeniu, następnie sondę ujemną w gnieździe COM. Wykorzystam do pomiaru kondensator 3,3 nanofarada. Dokonuję pomiaru. Na wyświetlaczu mam wynik 3 nanofarady.
z tego względu, że i kondensator, i multimetr mają swoje dokładności pomiarowe, a czy kondensator dokładność wykonania, a multimetr dokładność pomiarowy, i po prostu w takim zakresie mi wyświetlił wynik.